Cześć wszystkim. Jesteśmy Agnieszka i Michał. Od 2010 roku prowadzimy serwis aukcji transportowych Quicktrans.pl. I właściwie bycie prelegentem na TEDx Gdynia to dla nas duże wyzwanie. Tematem dzisiejszego TEDxa jest współpraca, wymiana, zmiana. Jak wszyscy wiemy, zmianie możemy albo biernie podlegać, albo być jej aktywnymi kreatorami. My wybieramy tę drugą opcję i dzisiaj właśnie będziemy o niej mówić. Będziemy mówić o marzeniach. O marzeniach, ponieważ właśnie jesteśmy w trakcie ich spełniania. Generalnie samo słowo marzenie zwykle kojarzy się z czymś intymnym. Mówienie o marzeniach z czymś, powiedzmy, górnolotnym i skierowanym zwykle do osób bliskich. Dla nas marzenia, my marzenie traktujemy inaczej, pragmatycznie. Dla nas marzenie jest projektem. A co to oznacza w praktyce? Oznacza to to, że bierzemy kartkę, spisujemy, doprecyzowujemy nasz cel, spisujemy konkretne zadania i działamy. Czyli w sumie brzmi banalnie, prawda? Generalnie pewnie tak jak większość z was, po studiach zetknęliśmy się z szarą rzeczywistością i generalnie z problemem takim, jak nie utracić naszej ukochanej wolności i niezależności. Po drodze ja zaliczyłam etap korporacji, który jeszcze bardziej mnie, że tak powiem, upewnił w swoim pragnieniu wolności. Po drodze też spotkaliśmy jedną konkretną osobę, która zainspirowała nas do walki o swoje marzenia i do dziś jest dla nas żywym przykładem tego, że warto podejmować ryzykowne decyzje i zawalczyć o to. I w ten sposób zrodziło się w nas marzenie pracy zdalnej. Marzenie o pracy niezależnej od lokalizacji, o pracy na przysłowiowej tropikalnej wyspie, czyli takiej, w której można zachować największą możliwą ilość wolności i niezależności. Teraz możemy powiedzieć, że udaje nam się to marzenie realizować, natomiast zdecydowanie nie było to proste i do dziś nie jest to proste. Natomiast jak się... Jak się decydowaliśmy na taki styl życia i rozmyślaliśmy, jak tutaj, jak od czego zacząć, jak to zorganizować wszystko, okazało się bardzo szybko, że jest masa ludzi, która żyje w ten sposób. Głównie są to mieszkańcy Stanów Zjednoczonych bądź Australii i że wręcz funkcjonuje cały taki nieformalny ruch, można powiedzieć, styl życia digital nomading, czyli ludzi, którzy pracują niezależnie od lokalizacji. Wśród nich znajdziemy głównie i przedsiębiorców, blogerów, grafików, fotografów, wszystkich ludzi, którym na wykonywanie swojej pracy pozwala internet. Ten ruch właściwie, taki nieformalny ruch, ma nawet swojego guru w postaci Timothy'ego Ferrisa. W naszym przypadku wymagało to trochę wysiłku, żeby w ten sposób to zorganizować. Jednak praca niezależna od miejsca jest tak rewelacyjną sprawą, że warto o to powalczyć. W takim trybie ważna jest bardzo dobra organizacja, planowanie i dyscyplina, ponieważ kiedy pracujemy w normalnym trybie w biurze z innymi ludźmi, to nam narzuca pewien taki rytm, który pozwala nam łatwiej wykonywać zadania. Kiedy tego nie ma, kiedy jesteśmy sami, trzeba włożyć więcej wysiłku, żeby ten rytm utrzymać. Każdy musi znaleźć jakiś tam swój sposób. Mi akurat na przykład pomogło przestawienie się na wstawanie o 5-6 rano, to daje taką dużą produktywność i energię. Natomiast co ciekawe, okazało się, że praca bez biura może być nawet bardziej produktywna, ponieważ kiedy idziemy do biura, spotykamy się z innymi ludźmi, tam mamy spotkania, jesteśmy w marynarce, w krawacie, kawa, telefony, maile, wychodzimy o 16, to samo to już nam daje takie poczucie, że już dosyć dużo dzisiaj zrobiliśmy. Natomiast kiedy jesteśmy gdzieś tam sami, to liczy się tylko ten plan, który mamy do zrobienia, lista rzeczy na tydzień, na dzień i na koniec dnia liczą się tylko efekty, z których się właśnie rozliczamy. Jest kilka takich praktycznych niuansów, które są bardzo pomocne, tak jak powiedziałem, w organizację, planowanie. Trzeba znajdować miejsca do mieszkania z szybkim internetem, bo to bardzo ułatwia sprawę. Dobrze jest mieć całe biuro zawsze przy sobie. My akurat wszystko zawsze skanujemy, mamy wszystko na komputerze, także nie musimy nosić ze sobą faktur, jakichś teczek, archiwum i tak dalej.
Trzeba pamiętać, żeby to wszystko backupować, najlepiej w chmurze, bo kiedy stracimy gdzieś na drugim końcu świata komputer, to w 3 godziny możemy odzyskać znowu całe biuro i mieć przy sobie na innym komputerze. To daje duży komfort. Oprócz tego jest cała masa narzędzi stworzonych z myślą właśnie o pracy w zespole rozproszonym, współpracy mobilnej. Także okazuje się, że to wszystko da się zrobić i jest to możliwe. Warto też żyć dobrze z bliskimi, którzy zostają tutaj na miejscu. To zdecydowanie. Generalnie warto zaprojektować swoje życie tak, jak się chce, aby ono wyglądało i zrobić wszystko w celu realizacji tego naszego marzenia. Warto, marzyć warto, natomiast realizować marzenia jeszcze bardziej warto. Najważniejsze jest zrobienie tego pierwszego kroku, pierwszego działania w celu wykonania tego naszego zaprojektowanego przez nas planu. Okej, ale kiedy jest ten odpowiedni moment, żeby zacząć realizować marzenia? Odpowiedź jest bardzo prosta, nigdy. Często kiedy chcę coś zrobić, zmienić, to mam taką przeszkodę, jest obawa, czy jestem gotowy na to. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że nigdy i tak nie ma idealnych warunków, żeby zacząć coś zmieniać. Tak naprawdę nigdy nikt nam na to nie odpowie, ani sami, nieważne ile będziemy się zastanawiać, to na to nie odpowiemy sobie, czy to jest ten moment. Po prostu każdy moment jest jednocześnie tym najgorszym i jednocześnie najlepszym momentem, żeby zacząć coś zmieniać. Również nigdy nie będziemy idealnie przygotowani. Powiem na przykładzie, który jest nam akurat bliski, gdy zakładamy startup internetowy, to najlepiej byłoby to robić od razu z zespołem, w którym są odpowiednio dobrane osoby, jest ktoś z IT, są osoby o profilu biznesowym, najlepiej ktoś jeszcze po MBA-u, najlepiej jeszcze ktoś, kto ma kilka lat doświadczeń w segmencie rynku, w którym nasz produkt i usługa ma zamiar działać i tak dalej, i tak dalej. Są rekomendacje co do tego, jak ma wyglądać optymalna struktura takiego młodego zespołu. Setki firm i ludzi robiło już to przed nami, opisało te wszystkie błędy i doświadczenia, więc najlepiej byłoby już od razu mieć tą wiedzę i z tym startować. Jest masa trendów, które musimy śledzić i cała masa umiejętności, które musimy nabyć i tak dalej można wymieniać, ale nie o to tutaj chodzi, bo każdy z was może powiedzieć coś podobnego w swoim środowisku. Istotne jest to, że nie musimy mieć tego wszystkiego na początku i nie musimy się tym przejmować, że tego nie mamy i tak to nabędziemy. Natomiast ważne jest, że niezależnie od tego, jak dużo pracy nas czeka i jak ona się wydaje trudna, to ten pierwszy krok możemy zacząć już robić dzisiaj, zacząć zmieniać. Gdy myślimy, gdy próbujemy działać w takich dużych działaniach, na przykład chcę założyć firmę, albo myślimy, że chcemy zorganizować wyjazd na kilka miesięcy, ale to jest takie trudne, duże, więc zajmie się tym w przyszłym tygodniu, to są trudne rzeczy do działania. Natomiast prawie zawsze możemy zdefiniować sobie już ten pierwszy mały krok wykonalny, taką wykonalną akcję, którą możemy zrobić już dzisiaj. Na przykład dzisiaj wieczorem możemy spisać listę wszystkich rzeczy w naszym życiu, które musimy zorganizować w ciągu 3-4 miesięcy, żeby to było możliwe, a jutro na przykład możemy zrobić już pierwszą rzecz z tej listy. Wydaje się proste, prawda? Okej, tylko dlaczego w takim razie tak trudno się na to zdecydować? Żeby coś zmienić, tak naprawdę zrozumiałem, że nie wystarczy chcieć, to jest to coś, co usłyszymy od dziecka, że wystarczy chcieć to móc i tak dalej, to bzdura. Wcale nie wystarczy chcieć. Każdy z nas chce bardzo wiele rzeczy, my też wiele rzeczy chce i one się jakoś wcale nie wydarzają, a przecież naprawdę chce. O wiele ważniejsze jest często wiedzieć jak i co zrobić, jaki ma być ten pierwszy krok. Dlatego bardzo ważne jest trafiać na odpowiednią wiedzę, odpowiednie książki, mentorów, artykuły, otaczać się, czerpać wiedzę od ludzi dookoła nas, bliskich osób. Bardzo pomocny jest networking, spotykanie się z ludźmi, którzy robią podobne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę nieważne jaki mamy problem czy pomysł, najczęściej okazuje się, że gdzieś ktoś na świecie już coś podobnego robił i korzystając z jego doświadczeń możemy to zrobić 10 razy szybciej i łatwiej. Dlatego to bardzo pomaga, kiedy jesteśmy otwarci na wiedzę innych ludzi. Nawet kiedy już mamy tę wiedzę, bo ona często jest dookoła nas, wśród naszych znajomych i tak dalej, to często ciężko jest coś nas zmienić, bo przeszkodą, którą zauważyłem, jest to, że żeby od kogoś się czegoś nauczyć, musimy najpierw wewnętrznie przyznać się sami w głowie, że do tej pory nie robiliśmy czegoś zbyt dobrze, albo źle, albo
nie tak jak można najlepiej, czasami przez kilka lat albo przez całe życie, i to jest trudne, to zawsze jest nieprzyjemne. Ja sam, kiedy widzę, że ktoś robi coś takiego samego jak ja, ale na przykład szybciej, lepiej i tak dalej, to w pierwszej kolejności wcale nie przyjmuję automatycznie tej nowej metody, tylko gdzieś tam próbuję. Pierwsza myśl, która mi się pojawia, to że nie, ale on ma inną sytuację, ja mam inną sytuację, to na pewno u mnie nie zadziała ta metoda, to nie jest dla mnie i tak dalej. Dlatego dobrze jest starać się to przełamywać, bo kiedy chcemy coś wdrożyć w naszym życiu nowego, dużo łatwiej jest to zrobić, gdy jesteśmy chętni do nauki od innych ludzi. Jeśli chcemy osiągnąć jakiś cel, właściwie zawsze się to łączy z tym, że musimy opuścić naszą strefę komfortu. Strefę komfortu, czyli ten stan, w którym się pozornie czujemy najlepiej na świecie i najbezpieczniej. Natomiast musimy sobie uświadomić to, że ten cel, to marzenie właściwie zawsze znajduje się poza tą strefą. Zawsze wszystko, co ekscytujące i fascynujące w życiu, znajduje się po prostu poza nią. Niektórzy wręcz twierdzą, że strefa komfortu jest największym wrogiem ludzkiego potencjału, a wszystko, co ważne, znajduje się właśnie i wydarza poza tą strefą. My naszą strefę komfortu opuszczaliśmy niejednokrotnie i musimy przyznać, że rzadko w sumie za nią tęsknimy, bo wychodzimy z takiego założenia, że nie warto traktować marzeń w kategoriach na później. My sobie postawiliśmy dość trudny cel, bo zwykle się marzy albo o fajnej pracy, albo o podróżach. My postanowiliśmy połączyć jedno i drugie. Jesteśmy właściwie w trakcie naszej drogi, natomiast już teraz możemy powiedzieć, że nam się to udaje. Czego się na pewno nauczyliśmy przez ten czas, to że zawsze dobrze jest kwestionować ogólno przyjęte schematy działania i zawsze zadawać sobie pytanie, a właściwie dlaczego nie? Dlaczego nie można tego zrobić inaczej? Gorące oklaski.